Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj przyjechaliśmy do kolegi Mariusza Sasińskiego do miejscowości Dzikowo. Tu jest adres 61. Tutaj kolega ma swoją hodowlę, ale ma też sklep z artykułami dla gołębi. Sklep, co jakie artykuły ma, to pokażemy. Gołębniki też pokażemy kolegom, jak wyglądają kolegi Mariusza, gdyż mamy dzisiaj taki problem, że akurat nad Polską przechodzą te nawałnice, strasznie na zewnątrz wieje. Gdybyśmy tam zaczęli pokazywać i mówić cokolwiek, na pewno nie byłoby nas słychać. Natomiast teraz jesteśmy już wewnątrz gołębnika lotowego, który kolega Mariusz tutaj ma. A wypada przypomnieć, że kolega lotuje w oddziale 0272 Trzcianka. I teraz nam więcej o sobie, o swojej hodowli, ale na początek może o oddziale, ilu członków liczy i jaką ma konkurencję tutaj. Proszę bardzo, witam wszystkich hodowców. Lotujemy w oddziale 0272 Trzcianka, okręg Piła, w tandemie Sasiński, Sławomir i Mariusz. Oddział nasz liczy około 120 hodowców. Na pierwsze loty zawsze wkłada około 107-110 hodowców. A ilu do końca wytrwa? Do końca zawsze jest tak 80-70 hodowców na ostatnie loty. No ten sezon był bardzo ciężki, tam ilość strat, jakie ponieśliśmy w gołębiach dorosłych. 4700 gołębi na pierwszy lot, 870 na ostatni lot. Także... Oddział Trzcianka to jest do okręgu jakiego należy? Okręg Piła. W okręgu Piła w tym roku oddział, jako nasz oddział, najlepiej wypadł. Wzięliśmy około 40 nagród. W każdej kategorii praktycznie jest pierwsze miejsce z naszego oddziału. No bodajże chyba tylko jedna kategoria, kategoria C, jest wzięta przez hodowcę z innego oddziału. A poza tym no wszystko to praktycznie w tym roku było zabrane przez nas. Tutaj jeszcze powiedz, bo tak, ty powiedziałeś, ja tak powiedziałem, Mariusz lotuje, a powiedziałeś w liczbie mnogiej ze Sławomirem, tak? Tak, to jest brat, tata. Tata dzisiaj nie ma tutaj? Taty dzisiaj nie ma, w pracy jest. A tata jest figurantem, czy tak rzeczywiście lotuje, pomaga? Nie, no pomaga. A ty pasja, przepraszam, z gołębiami związana to się wzięła z tego, że przeszła z ojca na syna, czy to raczej odwrotnie? Tak, z ojca na syna, bo tutaj pierwszy gołębnik był w 2009 roku, taki prowizoryczny, no i później tutaj tata zapisał się do PZHGP, dwa lata lotował, trzy lata sam lotował, w 2011 roku ja się dopisałem. No i w 2011 roku zaczęliśmy takie poważniejsze zakupy na temat gołębie, przerobiliśmy gołębniki, nowy gołębnik postawiliśmy. No i tak od 2011 roku zaczęliśmy bardziej profesjonalnie się zajmować. Z tego co słyszę, to mówisz, że lotujecie dopiero od 2009 roku, tak profesjonalnie, powiedzmy, że do związku się zapisaliście, tak? Od 2009 roku zapisaliśmy się do związku. Czyli to w sumie krótki staż macie. A w 2011 roku sprowadziliśmy pierwsze gołębie, które są bazą tych gołębi teraz lotowych, wszystkich co są. 2011, 12 i 13 rok to były lata sprowadzania gołębi, szukania jakiegoś materiału lotowego. No i w 2014 roku zrobiliśmy mistrza okręgu na gołębie młode. To był taki pierwszy was większy sukces? Pierwszy większy sukces. Znaczy w 2011, tam 12 zdarzały się tak pojedyncze gołębie, które tam gdzieś wybijały się, no ale to nie było takiego stada lotowego. No i w 2014 roku zrobiliśmy mistrza okręgu. W 2015 roku powtórzyliśmy, zrobiliśmy drugi raz mistrza okręgu i drugą drużyną gołębi wiosennych wicemistrza okręgu. W kategorii punktowej, tak? Ogólnie mistrzostwo czy jakieś kategorie? Nie? Ogólnie mistrzostwo gołębi młodych. Mhm. Generalne mistrzostwo gołębi młodych. Wtedy było liczone w innej punktacji niż teraz. No i w 2016 roku przedstawiliśmy się trochę na gołębie dorosłe, bo już to stado było troszkę starsze, były dwuletnie gołębie. No i już lotowaliśmy wtedy, 6 lotów wkładaliśmy, 6 lotów wprowadziliśmy w oddziale u nas. Mieliśmy na pierwszym locie 21 gołębi na oddział, 45 pierwszych gołębi w pierwszej 50. No i później w 2017 roku, teraz w tym roku, no to wylataliśmy gołębiami dorosłymi mistrza okręgu w kategorii B. Najlepszą lotniczkę dorosłą, najlepszą lotniczkę w kategorii D, trzeciego lotnika rocznego. I tutaj te wszystkie gołębie, które do kategorii B były liczone i do najlepszej lotniczki okręgu, najlepszego, czy ta najlepsza lotniczka okręgu w OP, to jest ta sama samica, co jest w kategorii D najlepsza. I ona była liczona do kategorii B. W tym roku 7 nagród zdobyła na szczeblu oddziału i okręgu. No i drugi samczyk to jest jej, tak samo z tej samej linii gołąb, który też 6 nagród w tym roku zdobył na szczeblu okręgu, oddziału i sekcji. Tutaj mówiłeś, że zaczęliście tak sobie, mieliście na początku pojedyncze gołębie, które tam się jakoś wam wybijały, zaczęliście robić zakupy. Jak te zakupy wyglądały? Czym się kierowaliście przy tym? Zakupach? Staraliśmy się uderzać do najbardziej topowych hodowli, które były w tym momencie na czasie. Pierwsze zakupy, jakie w 2011 roku zrobiliśmy, to były Władka Piszczały. Jak się okazało, w 2012 roku wróciliśmy do niego, w 2013 roku tak samo wróciliśmy do niego po jakieś pojedyncze gołębie. No i Waldek
uczył nas lotowania gołębiami dorosłymi. Wszystko, pierwszą wiedzę jaką czerpaliśmy to od niego. To nawet byłem u niego kilka razy, jeździłem, patrzyłem, pokazywał mi wszystko jak to się robi. W tym samym roku, w 2011, pojechaliśmy jesienią do Belgii. Kupiliśmy 6 gołębi, 7 gołębi 100% Gaston Van de Wover. To była wtedy z Casboera. Wszystko są imbredy zrobione typowo pod hodowlę, czyli każdy jeden gołąb w rodowodzie, później możemy pokazać, jest imbredowany na tą linię, na tego Casboera, są po 3-4 razy. W 2012 roku też pojechaliśmy do Belgii, znowu zrobiliśmy następne zakupy. W 2013 też u Casboera, też wszystko, Gastana Van de Wover? Też wszystko było, te same gołębie kupowaliśmy, nie kupowaliśmy innych gołębi. Później kupiliśmy pojedyncze gołębie od Rainera Pittmana. Od, z jakich linii można wiedzieć? Od Rainera Pittmana mamy z linii Hurricane 51, z linii Fineke 5000. No wtedy te gołębie najbardziej się nam spasowały. W 2013 roku już tutaj ci Belgowie przyjechali do nas. Pokazali, przerabialiśmy gołębniki, pokazali co jak zrobić, żeby było dobrze, żeby to... Przepraszam, czyli ten gołębnik, tak się wtrącę, ten gołębnik, który teraz jesteśmy, to jest lotowy, to przerobiliście go pod tym kątem uwag? Właśnie, które wtedy wam tak, to udzielili? To, tak, to był mistrz sprintu z Belgii z 2013 czy 14 roku, czy teraz dokładnie 12 albo 13 roku, to był Peters. I on... Norbert Peters? Poprzerabiał, nie. Drugi. Tam ale jest... też tej hodowli właśnie tam z Nie, hodowla się wywodzi, typowo jest oparta na tych samych gołębiach, czyli gołębie Gaston Gerings, nie? Rozumiem. I on wszystko kazał nam poprzerabiać, wentylację, wyciszenie. Gołębnik jest tutaj zrobiony, teraz jest ocieplony cały w koło watą 15, calutki jest zrobiony. Dogrzewanie gołębi i tak dalej. No i w pierwszym roku lotowania gołębiami rocznymi, dwuletnimi, no to... Na pierwszym locie, tak jak mówiłem, 20 pierwszych na oddział, 45 pierwszych, 50 gołębi rocznych. No i później to się zaczęło przykładać. No teraz w tym roku też fajnie. Sezon zaczęliśmy trochę gorzej, no bo byłem na badaniach u doktora Warzechy. Okazało się, że gołębie mają ekolię. Za późno pojechałem. 10 dni nie kazał. U doktora Warzechy tam w Niemczech? Tak. U doktora Warzechy. Wtedy Norbert byłem... Warzecha, on tu kiedyś miał aukcję w Miliczu, w Szkaradowie. Dokładnie pamiętam gołębi jego była... Jeszcze tam w oddziale w Miliczu zrobiono. Tak, zaczęliśmy jeździć tam do niego. Denis mnie tak namówił, Faber, żebym pojechał z nim do niego na badania, do doktora Warzechy. No w zeszłym roku byliśmy, no profesjonalnie tam wszystko zrobione. I teraz już praktycznie co roku będę jeździł do niego przed sezonem lotowym na badania, no bo... To chyba nie masz go tak daleko, bo my tu jesteśmy pod Wałczym, to ile masz tam? Z 500 kilometrów? 500 kilometrów. 500, niecałe 500, no Denisa jest... No to w Polsce jest... z północy na południe to jest troszeczkę więcej niekiedy nawet. Tak, ale tutaj dobra droga. Ja wiem, to właśnie ciepło, bo tu bliżej zachodniej strony to tam już tylko do tyle co do granicy to masz 150 km. 150 km, z czego 50 km, 60 km jest autostradą. Nie? No i z takich jeszcze zakupów, co później w 2014 roku dowieźliśmy gołębie, to były gołębie od Teodora Japę, z trzech najlepszych jego... To było wtedy już po aukcji. Powiedzmy jeszcze, bo Teo Japę to jest osoba, która hodowca, który był mistrzem Niemiec. W 2014 roku był mistrzem Niemiec rocznych gołębi. Mm-hmm. To są te same gołębie co Wolfganga Rupera i braci Pluk. Oni wszyscy lotują na bazie na tych samych gołębiach. No i my wtedy do niego udaliśmy się też, tutaj mam bliziutko 350 km, bo on mieszka pod Berlinem. Udaliśmy się do niego. Wzięliśmy z trzech najlepszych par, które on sobie zostawił, po dwa młode. No i okazało się, że to było 5 samców, 1 samica, nie? No i teraz już w kontakcie jesteśmy z powrotem z panem Japę i będziemy jechali i dobierali na następny rok znowu gołębie, bo tutaj najlepsza lotniczka w okręgu to jest właśnie połączenie już jego z gołębiami od Waldka Piszczały, nie? No czyli i... to, jeżeli chodzi o te zakupy, to czyli podsumujmy, to jest tak, od kolegi Waldka Piszczały były te pierwsze zakupy, później były zakupy Gastona gołębie, 27, Wover, tak, Gastona Van de Wover, 27 oryginał, Rainera Pittmana i Teodora Japę. To jest taka podstawa tego gołębnika, na którym teraz wy tu bazujecie, zobaczycie te sukcesy. Tak, no w tym roku jeszcze dokupiliśmy gołębie od, znaczy dokupiliśmy, doprowadziliśmy gołębie, wymieniliśmy się z kolegą Tomkiem Rumińskim. Mhm. A tam od niego, a przepraszam, bo jeszcze mówiliście, że kontaktujesz się z Denisem Faberem, Fabera nie kupowaliście żadnego gołębia? Mamy gołębie od Rolanda i Denisa Faber, mamy gołębie po wnuka 655, prawego noga 557. W tym roku już był w połączeniu z naszą samicą, córką tego mojego najlepszego rozpodowego gołębia Pirlo. I jest na 6 młodych chowanych 5. Mhm. Drugiego mamy 412. Oryginały od Denisa i Rolanda Faber latają u nas. Aha, czyli macie, bo tylko na razie nie wspominałeś, ale już macie, używacie ich. Tak, od zeszłego roku. W zeszłym roku były lotowane u nas, w tym roku były lotowane u nas.
I w tym roku znowu młode były lutowane. Nasze gołębie są lutowane u nich, bo my się wymieniamy. A Tomka Rumińskiego gołębia to też braliście od tych właśnie jego linii, tego Rolanda Fabera? On ma tam dwie takie podstawowe pary. Tak, tak. Z Tomkiem też się wymieniliśmy gołębiami, bo ja tutaj przywoziłem Tomkowi gołębie od... Rolanda Fabera. Ale to tylko przy okazji, bo byłem, zabrałem i Tomek przyjechał. I się zamieniliśmy gołębiami młodymi. Ja mu dałem dwa młode do lotu, mi dał dwa młode i w tym roku teraz ja też tam udaję się do niego za dwa tygodnie jeszcze przywieźć dwa gołębie i jemu założę z tych moich najlepszych gołębi też trzy młode, już zrobione typowo pod hodowlę. No i to by było na tyle, jeżeli... To teraz, jeżeli już powiedzieliśmy o gołębiach, sobie troszeczkę później nam jeszcze zobaczymy rodowody, pokażesz nam, jakie tam więcej linii. A teraz tak, zobaczmy. Tutaj tam masz ten gołębnik tak przerobiony według tych porad, które ci udzielił kolega Peters z Belgii, tak? Tak, tak. I on tutaj ci doradził. Mam pytanie, ten szeroki korytarz, on też ci doradził? Bo to jest taki, z reguły jak jestem w gołębnikach, to powiem od razu, że to są takie 60, 70, 80 cm góra szerokie. Tutaj masz tak około metr coś nawet. Metr 20, jest bardzo wygodnie. Tutaj z tego, co zaobserwowałem, bo tutaj masz wlot, masz teraz go zamknięty, pokażmy od razu. To jest też jeden taki pomysł. Znaczy nie, nie, to jest już wcześniej. Tutaj już to jest wcześniej było zrobione. Ale z tego co widzę, to jest tak, bo wolt masz tylko tu jeden na gołębniku, to jest twój gołębnik lotowy, czyli tak. Gołębie na tej zasadzie wchodzą tutaj i one się później na te boksy poszczególne, gdzie tutaj masz, bo tak od wszystko masz, widzę od... Na kategorię podzielone są. Aha, sobie. Czyli widzimy, czyli ja tak się zastanawiam, skąd te nazwy. A to myślałem, kategoria. Że sobie jakieś nazwy, a to kategorie, czyli tak tu mamy AB, tak? AB, D i CM. To wygląda tak, że zawsze na początku sezonu wszystkie gołębie lecą do 300 km, lecą wszystkie gołębie, jakie są na gołębniku. Samce, jeżeli chodzi o samce, bo samice lecą od początku do końca. Ale później już zostają partnerzy, zostają samiczki do nich i to wygląda tak, że jeżeli gołębie nam się wybijają na tym krótkim dystansie na 300 km 500, to wtedy na maratony nie wkładamy gołębi. Jeżeli gołębie nam się nie wybijają, to wkładamy wtedy na maratony. I to przede wszystkim chodzi w tym wszystkim o karmienie, o system karmienia, dlatego że gołębie roczne, które nie daje na maratony, bo często samców nie dajemy na maratony, to są karmione w osobnym przedziale, one są osobno i są karmione w osobnym przedziale. I nie ma takiej sytuacji, że gołębie roczne, które nie idą na lot, są przygotowywane pod 700 km, tak jak wszystkie. Bo dostają wtedy te same preparaty. Są inaczej przygotowane. Są inaczej przygotowane, żeby po prostu nie naładować ich tym wszystkim, no bo ciężko to będzie rozładować, nie? No i wtedy są karmione w przedziałach, a tak na początku sezonu są karmione na korytarzu. Korytarz jest taki szeroki ze względu na to, żeby po prostu było wygodnie. Wygodnie. No i powietrze to jest bardzo wygodne, właśnie chciałem zauważyć, że... No i tutaj z klatkami chodzić czy cokolwiek, no i dużo powietrza, jak to są gołębie karmione... Właśnie, bo to jak z klatką się idzie, to łatwo manewrować na wszystkie strony. Taka prawda, bo klatka ma ponad 80 cm. Po przekątnej to będzie z metrem, a tutaj się właśnie bardzo łatwo manewruje tym. To jest rzeczywiście bardzo dobry pomysł. Tak, jeżeli chodzi tutaj jeszcze o wentylację w tym gołębniku, wentylacja jest zrobiona... Teraz masz, widzę, przepraszam, wtrącę się tak, masz wszystko tutaj u góry zamknięte, widzę, ale z tego co się domyślam, masz tutaj jakieś te... Mam tak. Kanały takie? Jasne, mogę pokazać. Tutaj jest rura 200 wystawiona taka, półtora metra. Taka, widzę, tak, półtora metra nad kalanicę i ona musi być przysłaniana, bo wieje teraz mocno. A teraz u dołu masz też jakieś, widzę? Znaczy, one są pozamykane praktycznie cały czas. No, teraz? Cały czas są zamknięte, a w sezonie już w ogóle są zamknięte na szczelnie, w ogóle powietrze nie wpada. Aha, to pokażmy jeszcze tutaj tak, bo tu masz na ruszcie ten gołębnik. To jest na ruszcie, tak. Jak wysoko ten jest? Około 30-40 cm, tak. Róż drewniany widzimy. Ile masz tutaj? Dwa razy, dwa, 15, trzy, 15. Jeszcze tutaj do wentylacji, to jest wentylacja elektryczna. Wymuszona. To jest od połowy czerwca do końca lipca praktycznie do lotów jest używana i ona się włącza automatycznie co godzinę na 15 minut wyciąga powietrze, jak jest wtedy gorąco. I teraz mam pytanie, to jest na tej zasadzie, że ona jest wyciągowa, ona jest jeden wspólny kanał na wszystkie boksy, czy tak. Każdy boks oddzielnie się nie, ona jest wyciągowa, jest jeden wspólny kanał na wszystkie boksy i to jest w ogóle niezależna z tą wentylacją. Rozumiem. Czyli ona sobie działa sama, a ta jest po prostu taka jakby grawitacyjna, naturalna, tu jest wymuszona wentylacja. A to jest po prostu używana tylko, tak jak mówię, od połowy czerwca do końca lotów praktycznie, jak jest wtedy ciepło, żeby tą temperaturę, skoki temperatury zniwelować, no i żeby to powietrze było wyciągane. Dlatego, jak to już jest... Bo my mamy pozamykane ogólnie wszystkie wloty, tutaj wlotów powietrza nie ma. Gołębnik jest ocieplony watą 15 w koło. Sufit, wszystko, dach. Dach jest odizolowany również ten watą 15 wszędzie. Zobaczmy, w koło. Zobaczmy, rzeczywiście masz wszystko takie zrobione, żeby ta temperatura tu była stała. No tak, jeżeli temperatura, skoki temperatur to są różnice pomiędzy 2-3 stopnie, nie ma więcej i te gołębie dobrze to odczuwają, szczególnie na tych lotach w maju. No i w lecie jest też, nie jest gorąco. Jest tutaj. Chłodno, tak. Jest chłodno. I tutaj jeszcze chodzi o to, że gołębie my na początku lotów, w maju, zawsze dogrzewamy, nie? Żeby szybciej formę złapały. Tutaj zobaczmy jeszcze, bo patrzcie, dogrzewajcie do tymi lampami. To też są lampy dogrzewane. Klasyczna kwoka, taka pokażmy. Klasyczna kwoka czerwona, nie? Czerwona, no ja to właśnie też przy kurach swoich tych pisklętach też używam czerwonych.
No, czerwona, czerwona klasyczna, ona ma dwie zmienności temperatur, grzeje słabiej, mocniej i to jest tylko używane... A jakie moc ona jest? To jest taka 150-250 W? O Boże, ona chyba ma 250. 250. 250, tak. Czerwona z jakiego powodu? A, tak uspokajająco działa chyba na nie trochę. Bo ja to na przykład w drobiu używam z tego powodu też, że pisklęta, kiedy jakiekolwiek się skaleczy, to czerwone tak, jażdży, tak jakby miażdży ten kolor i w tym momencie nie następuje ta pterofagia i kanibalizm, nie dziobią siebie. A tu nie zwróciłem na to uwagi. Nie, to jest z innego powodu, ale to jest bardzo ciekawe rozwiązanie też, nie? No tak, i tutaj są dogrzewane i lampy się włączają też automatycznie i wyłączają automatycznie. Mhm. Wszystko jest tak zrobione, żebyśmy nie musieli tutaj... Czyli jakim cyklu one się załączają i wyłączają? One, to zależy wszystko od temperatury, jaka płynuje na zewnątrz. Czyli to jest połączone nie tak, że wy jakieś macie określone godziny, tylko po prostu temperatura decyduje o tym, kiedy... Nie, mamy to jest włączone w godzinach, tylko że częstotliwość włączania tych lamp i wyłączania ustawiamy sobie automatycznie na zegarze, żeby po prostu, no jak jest zimniej, to ono się włącza częściej. No rozumiem. A jeżeli jest ciepło, to... A później już na koniec, już w czerwcu, nie włączamy jej w ogóle, nie? Gołębnik tutaj tak musi być zrobiony. Pokażmy teraz, przepraszam, przesuń tu i pokaż, weź tam przemasz, bo tam nie widzimy i zobaczmy, jaką ty tu masz teraz temperaturę. A teraz jest 8, około 8 stopni. 8 stopni. Na podwórku jest około 5, nie? Mhm. Popatrzmy, że jeszcze Mariusz, poczekaj, bo tu mamy, widzę, jeszcze masz przejście zrobione, tak? A, to tak, tu żeby gołębie nie chodziły. Bo to wiesz, będzie, ludzie będą oglądać i będą sobie hodowcy chcieli zobaczyć, jak te detale są poprawne. No po prostu jest tutaj, te przejście jest zrobione po to, że jak gołębie przychodzą z lotu, żeby sobie przychodziły pomiędzy boksami, korytarzami, a nie, znaczy tutaj przejściami, a nie korytarzem, nie? No po prostu, żeby na korytarzu teraz nie poczekaj, chodził, jeszcze, nie? Poczekaj. Tutaj nie masz, widzę, żadnego karmika na razie, tylko tutaj widzę pojnik z wodą. A nie, tak? Bo no, karmik jest zabierany, nie? Pojnik z wodą tutaj stoi, one jedzą na środku. Teraz jak mamy poza sezonem czas, jaki często karmisz? Dwa razy. Dwa razy, rano i wieczorem? Rano i wieczorem, tak. Znaczy w sumie są karmione trzy razy, bo trzeci raz dostaję gryty, minerały jakieś tam. Ale oddzielnie, tak? I też ich zabierasz? Tak, codziennie są świeże, nie? I codziennie są zabierane. I sam to robisz wszystko, czy ktoś ci tu pomaga? Nie, tutaj mama... Cała rodzina? Tak, mamy sąsiada. Jeżeli chodzi o treningi, to jest, mamy tutaj takiego pomocnika, mieszka tutaj zaraz za płotem, mama wywozi. No i potem w tym roku kupiliśmy przyczepkę, żeby było wygodnie, bo tak z klatkami chodzić, my nie mamy czasu tutaj z tatą, żeby wszystko tym to zajmować. Żeby wszystko. A jeszcze zadam pytanie, bo tak nie przeszliśmy do tego, ile masz tych gołębi tutaj w ogóle wszystkich do 63 gołębie. Do lotu? Tak, 74 było po lotach, zostały usunięte, ze względu na to, że no już w zeszłym roku mieliśmy nauczkę, mieliśmy 90 gołębi do lotu. Najlepsza samica, która miała 3 razy pierwszy konkurs, 2,71 bodajże w kategorii G. Po prostu była poza 50, nie mogliśmy jej liczyć do niczego, nie? I stwierdziliśmy, że tak 60-70 gołębi starych to jest maks, nie? Wystarczy. Czyli, ale cała hodowla to ile jest? 200-300 gołębi? Cała hodowla jest około 200 gołębi. I tak, bo ja tylko patrzę, ile to osób jest zaangażowanych w obsługę takiego gołębika. No 4-5. 4-5 osób. Tata, mama, żona i sąsiada, syn. No tu jeszcze jeden pracownik, który też pomaga przy wywózku. Żony to by miło szkoda zatrudniać, to lepiej mamy tatę. Znaczy, lubi. A lubi, tak? Aha. Znaczy, a co ma powiedzieć z drugiej strony? Znaczy z drugiej strony. No właśnie, nie? Co no ma powiedzieć? To proszę, to jest tak, to jest ten drugi boks, pokażmy, to jest ten na AB, tak? On się, zobaczmy, chyba niczym nie różni. Poza niczym tym, się nie różni. Tylko masz mniej tych gniazd. 10. 10. Samców jest zawsze 8, nie? Około 8. Czyli zawsze masz nadwyżkę tych gniazd niejako. Zawsze. Dwa, bo te dwa dolne zamykamy, żeby tam po prostu gołębie nie siedziały, nie? No i tutaj jest trzeci bok. To podobnie widzę też. No, podobnie, wszystko jest to samo, nie? No nie to samo, bo tu pólnika nie masz żadnego, ale one z uwagi na to, że mają dziurę, to są mogą przechodzić. One jest w środku. Już teraz uciekły nawet, lampy tak wyglądają, tak. Świecą, jest temperatura mniejsza i większa grzania, tak. Nie? Czy też jeszcze jakby nad wieczorem się, bo w nocy nie grzeje się w ogóle, czy w nocy też znaczy to grzeje? Nie, bo on jest tak skonstruowany, że jak się nagrzeje przez cały dzień, to w nocy jest nie trzeba. No 2 stopnie różnicy, więcej nie ma. Ja tylko podpowiem kolegom, bo akurat te takie rozwiązania z kolorem światła czy coś, to jeszcze polecam uwadze, jest tak zwane światło, no to się mówi księżycowe, to są takie żarówki, bardzo takie światło, ono jest bardzo takie minimalnie niebieskie, a tak naprawdę ono nie jest niebieskie, chodzi tylko o to, że w nocy, kiedy jak na przykład w wolierach z ptakami się używa takiego światła, to też nigdy nie jest jasno, a zarazem jak się chwilę postoi, to nawet człowiek widzi, że swobodnie może się po tym gołębniku poruszać, widzi. I to też ptakom służy, gdy on spadł z jakiegoś gniazda czy coś, jak mówić, by jakieś przestraszenie nastąpiło, jakiś hałas z zewnątrz, to wtedy gołębiom czy innym ptakom na takim wolierach dzikim przede wszystkim takim, to jest łatwiej te bez problemu wskoczyć na jakąś gałązkę czy jakieś tam siodełko i nie obijają się wtedy. No tak, tak. No, na pewno to będzie bardzo ważne w rozpłodzie, nie?
nie? Tak, rośnie jest zimą, to jest właśnie... zimą rozpływ jest dogrzewany, mhm. Często może być tak, że właśnie gołębie nie siadą, jak zgasi się światło momentalnie, to one nie siedzą na młodych i później nie są straty. Albo czujniki wtedy, wtedy ściemniające. Tak. I tutaj jest ostatni gołębnik. Jakie to, poczekaj, tutaj masz bez przypisu. Ale są samice, bo to są samice. To, czyli to jest na samiczki. Wszystkie samiczki. Przejście też tu jest? Nie ma samiczki. No i pojniczek widzimy. Czysta woda jest, czy na mnie? Bo widzę, jest taka bezbarwna, ale to nie znaczy wcale, że tam żadnego nie będzie dodatku. Co teraz dostają? Dzisiaj jest czysta z awidresem. Nie? Znaczy, no, tylko jest ten, awidres dodany. Te samiczki masz same, tylko niebieskie, lekko nakrapiane ewentualnie i jeden na pstry widzę, natomiast tam widziałem i czarnego gołębia i jeszcze... A czarny to jest już to statysta. Statysta? Czarny po prostu kiedyś był notowany z takim... No, ale płowego nawet nie ma żadnego czerwonego. Nie mam żadnego płowego, nie mam żadnego czerwonego. Białego też nie widzę. Z białym ogonem mam. Tu masz pstrego jeszcze? Tu siedzi z białym ogonem, z linii Hurrikan 51 i Faraon, nie? Mhm. To sam czyk to jest z białym ogonem. Ale po prostu, no nie, mamy takich gołębi żadnych. Ale co, chodzi o to, co mieliście wcześniej takie, czy coś się nie sprawdzało, czy to tak przypadkowo wyszło akurat? No bo tutaj jak się odbywała selekcja, jak przyjechali ci moi znajomi z Belgii, tam Bart Verbeek, to jest też hodowca, który miał pierwszy narodowy szczyt turu w zeszłym roku, tam cały czas w czołówce lutuje też na Antwerpii w Popel. Później z tym właśnie z Petersem, to oni też selekcję przeprowadzili tych gołębi. No oni poparowali, oni przeprowadzili selekcję, no bo nie mieliśmy takiej wiedzy. No i od razu w 2014 roku wylataliśmy no, fajne wyniki, nie? No i były tutaj kilka czerwonych gołębi, 2-3, ale nie sprawdziły się. Skończyły się. Rozumiem. Dobrze. No, czyli widzimy, to już o tyle wiem. Co nam jeszcze ciekawego, co możesz pokazać? Mogę pokazać wam jakąś ciekawego... Bo właśnie, po jakimś jesteśmy, czy samiczkę, czy samczyka. No zobaczmy, bo mówiłeś o najlepszej lotniczce, tak? O gołębiu z oddziału, okręgu. Tak? Okręgu, przepraszam, to jest ta? Tak, to jest... Bo, poczekaj chwilę, tak troszeczkę, że nie za blisko, żebyśmy widzieli. Tu możesz przejść oczywiście. To jest tak, bo tutaj widział. To jest samiczka... Z 2015 roku. Z 2015 roku, numerze 176. Jest to samica, która jest najlepszą samicą okręgu dorosłą. Najlepszą samicą okręgu w D kategorii. Jest gołębiem liczonym do drużyny mistrza okręgu w B kategorii. Jest najlepszą lotniczką dorosłą oddziału, najlepszą lotniczką dorosłą w D kategorii, czwartą bodajże lotniczką, czwartą albo piątą lotniczką w B kategorii też dorosłą i najlepszą lotniczką sekcji, czyli ma tam też 7 lat. Tak, młody, zobaczmy, dwuletni, prawda? Tak, zobaczmy. Ona jest w trakcie pierzenia, troszeczkę tak jeszcze ma te fiórka. Tak, bo tutaj ja po niej sobie zostawiłem imbret na ojca, ją naparowałem. Ona się wywodzi i. Właśnie o to chciałem zapytać. Jej ojciec to jest od Teodora Jape, o numerze 44, z linii Leo Horemans i Wolfganga Rupera, tych olimpijczyków 231. A matką tego gołębia jest samica już wyhodowana u mnie. Córka Słowaka od Waldka Piszczały. Ten Słowak to jest brat mistrza świata ze Słowacji z 2012 roku w Nicze, co wylatały tego gołębie, mistrzostwo świata. A jak Szkowran, nie Słowak, to nie wiesz jak się nazywał ten Słowak? A to nie, bo nie, to nie. Jest, gołąb się nazywa, ja na niego mówię Słowak. Słowak, ale to... Ze względu, że ja wziąłem jednego gołębia, a drugi gołąb z gniazda pojechał na mistrzostwa świata. Aha. Waldek Piszczały wysłał. Rozumiem. No i to z strony matki się wywodzi z gołębi Verbrera z Vandenabele. Mhm. Ale to już jest, matka jest wyhodowana u mnie. No i teraz jeszcze pokażemy. Na razie to zobaczyliśmy też jeszcze, to też zapytamy, plecy na dresie, który kolega tutaj ma na bluzie, to jest Renfrid, to na pewno produktami tej firmy, bo tak nie sądzę, że bez powodu, że tam gdzieś, nie wiem, na jakichś targach dostajesz w prezencie i nosisz, tylko że korzystasz z tych produktów. Tak, my 95% produktów naszej hodowli, jakie jest używane, to jest z firmy Renfrid. Jestem dystrybutorem też, tutaj z żoną jesteśmy dystrybutorami na Polskę produktów, czyli sprzedajemy tam na sklepy produkty, bezpośrednio zakupujemy sobie. A tutaj masz z 2016 roku, tak? Tak, to jest samica z 2016 roku, ona miała w tym roku już... Jaki ma numer jeszcze po kobiecie? 12164. Tak. I też niebieska widzę. Tak, z białą... Ale już lepiej pierze się, z białą, takie, o, białą plamkę ma na plecach, tu zobaczmy, o właśnie. Znaczy ona po prostu lepiej się pierze, tamta samiczka, mówię, wyhodowała no sobie tak. Dwa jajka, nie? O, zobaczmy, przepraszam, ja tu przerwę przy okazji, zobaczmy. Już zaczyna pierwszy grad padać tutaj i no niestety gołębi, jak pokażemy, to już bez komentarza żadnego, bo tam naprawdę nie idzie stać, nie? No i w tym roku ta samiczka też zaliczyła 8 lotów, to jest córka mojego najlepszego rozpłodowego Gastona. Tutaj jej siostra wprowadziła od 1 do 9 lotu w klasyfikacji rocznych samic w oddziale, no ale po prostu później jak przyszedł lot 350 km
Po 500, którą też zaliczyła deszczowe, przyszedł 350 km, wszystkie gołębie wróciły w 20 minut do domu. Wtedy miałem 26 gołębi wkładanych, a bodajże 18 czy 19 gołębi w konkursie. No i ona nie wróciła jako jedyna. I teraz się wywodzi jeszcze raz z jakiej gołębi? To jest 100% Gaston van de Wouwer. Ten najlepszy, powiedziałeś, twój rozpłodowiec? Mój, tak? Najlepszy rozpłodowiec 356 i 526 samiczka. Nie? A 526 samiczka 526 to jest samica od Gastona. Ona teraz w tym roku jest wypożyczona u Waldka Piszczały. Mhm. Waldek ją ma. Ona jest moja najlepsza. Dała bodajże 4 czy 5 lotników, w które były liczone do wszystkich tych mistrzowskich drużyn w okręgu, mówię na szczeblu okręgu. No i ze względu na współpracę z Waldkiem w tym roku najlepszą samicę rozpłodową z linii Gastona pożyczyłem ją na cały sezon. To mamy samiczki, a samczyki jakieś masz? Jednego wybitne? Pokażę samczyka, który miał 6 nagród w tym roku. No, zobaczmy. Też niebieski, tak? To ten czy jeszcze? Nie, Dwa bardzo podobne mam do tego. A teraz, że masz otwarte, to właśnie, mogą sobie przechodzić. No właśnie. Zamknę i już nie przejdę. I przejdą do AB części, sekcji tej, kategorii. O, tu chciał na korytarz wyjść, ale go udało nam się zatrzymać. Czas karmienia nie teraz. Tak. Karmienie, przepraszam, jak już jesteśmy, mamy teraz około godziny 12.30, 13.00, to karmienie popołudniowe, które się odbywa? To jest zawsze około godziny 12, 14, tak między 12 a 14. Kto ma czas i kto, da, i kto podejdzie. I to jest ostatnie karmienie w danym dniu, tak? Przedostatnie. Przedostatnie. Bo jeszcze wieczorem są karmione godzinie 17.00. Aha. To jest samczyk o numerze 12130. On taki bardziej srebrny jest, widzę. Tak, tak, z 16 roku. Siwek, jak to mówią. Tak, tak. I to jest samiec tak, liczony do kategorii B w okręgu. Pokażmy to skrzydło. Z drugim lotnikiem u mnie. No. W kategorii B jest drugim lotnikiem u mnie. To jest tak, jest to trzeci lotnik okręgu roczny. Trzeci lotnik oddziału dorosły. Drugi lotnik oddziału roczny. Trzeci lotnik oddziału w kategorii B, najlepszy lotnik w sekcji w kategorii roczne. I ten gołąb to jest znowu z linii Słowaka. Słowaka w cudzysłowie. Od Waldka Piszczały. No mówię, Werbrera. To był od Piszczały Waldka, to był ty z olimpijczyków tych samych linii, co on miał tam? To jest z Werbrera z Vandenabele i to jest gołąb, którego ja mam. Tomek Gromicki ma siostrę i bardzo dobrze mu się tam sprawdzają. No i to jest tak. Tylko że to jest bezpośrednio syn jego. To jest syn jego i samiczka tutaj była do niego doparowana z linii Gastona. Widzimy? Tak, skrzydełeczko i taki, mówię, w barwie taki srebrny. Bardziej jasny. A ojcem tego gołębia jest kto? Słowak, to jest oryginalny, 49-88, a matką jest samiczka belgijka. Belgijka, od Gastona. Od Gastona też Gastona van de Hoover. Tak, 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 tak. Dobrze. To są takie gołębie, które najbardziej się wyróżniały, jeżeli chodzi o lotniki. No tak, o lotniki, mówię, które tam najwięcej zdobyły, bo tutaj liczone, może mam takie gołębia 12.035, z tego no, po oryginalnym... Wychodzić, nie wychodzić tu. Nie, nie, tak sobie żartuję. One, to jest 12.035 z 16 roku, też gołąb liczony do drużyny mistrza okręgu w B kategorii. I to jest gołąb bezpośrednio po samce od Rainera Pittmana z linii Finecker 5000, a już znowu naparowane na samicę Gastona. Bo ja wszystkie gołębie, jakie mam lotowe, to 50% są gołębie Gastona i do tych gołębi tylko są dokładane. Czy to Jape, czy Pittman, czy Waldka Piszczały, tak, tak, po kolei. Ale z tych samych linii zawsze, nie? Zawsze tam, mówię, najwięcej gołębi mam od Waldka i od Gastona i te gołębie najbardziej się sprawdzają. Nie? Dobrze. Czyli mamy kolejnego lotnika tutaj, samczyka. Teraz jak już jesteśmy jeszcze przy tych, bo jeszcze jakieś nam pokazywać będziesz? Nie, myślę, nie, to tutaj... Teraz przejdźmy jeszcze do części, bo tak, już wiemy, poznaliśmy gołębnik, wiemy jak są zbudowane gołębniki, poznaliśmy lotniki, linie gołębi, z których się wywodzą. I teraz może tak, już o tym dresie, jak już, znaczy, przepraszam, tej bluzie, to powiedzmy teraz tak, bo Renfrid ma tak, Renfrid to jest dobra cecha, bo znaczy, że naprawdę w nim chodzisz, że tak, tak uwalony na biało trochę, ale tak powiedzmy szczerze, dużo Renfrid ma w swojej ofercie bardzo dużo różnych produktów. Czy ze wszystkiej gamy korzystasz, czy tylko masz taki, jakiś swój taki zestaw, taki powiedzmy naloty, który ty najbardziej wykorzystujesz? Naloty to zawsze po przylocie gołębie. No, największą jaką
Największą. Ale wiesz co, przepraszam, bo tak, tutaj widzę, masz jakiś ten, to pokażemy od razu te produkty może. A to produkty mam tam. Aha, dobrze, to tam przejdziemy może. To przejdziemy. Tak. Tak, to... Nim przejdziemy tam do produktów, to zobaczmy, jak z zewnątrz wygląda ten głębnik, w którym w środku przed chwilą byliśmy. I tutaj jeszcze jedno małe sprostowanie, tutaj kolega Mariusz, ja tu mówiłem, że tu w Dzikowie jest ten sklep, bo myślałem takie ładne napisy, jakieś tam produkty, ale ten sklep się mieści w Wałczy, na jakiej ulicy? Ulicy Dzielnej. I tam sobie można podjechać i te produkty się zaopatrzyć, jakby to chciało. A teraz przejdziemy już o tych produktach więcej porozmawiać. No.